Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Małe rzeczy w życiu. Pewnego dnia kotociaki postanowiły odwiedzić dziadka. Po południu pojedziecie z dziadkiem na łódki, a potem zjemy do herbatki coś pysznego. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, muszę pomóc tatusiowi w kuchni. Wyjeżdżamy za pół godziny. Czyli mamy jeszcze czas się pobawić. Dobra, gramy! Tatuś rozmawiał z dziadkiem przez telefon. Przywieziemy nasz kajak, to trochę powiosłujemy. Wyśmienicie! Nazbieram trochę truskawek na deser. Nie przejmuj się drobiazgami, tato. Przywiozę do herbaty mój słynny sernik. Dobrze, nie mogę się już was doczekać. Przestawiliśmy godzinę na zegarku. Teraz się późni o 15 minut. Dobrze, niezatapialny kajak jest. Wiosła. Wędki i najważniejsze, kamizelki ratunkowe. I wciąż dużo czasu do wyjęcia ciasta z piekarnika. Musimy ustawić ten zegarek. Uderzę go, może się naprawi. Nie udało się. Trudno, to tylko drobiazg. Nieważne. Nikt i tak nie patrzy na zegarek, tylko sprawdza czas w telefonie. Grajmy! Kochanie, coś się przypala. Ale jak to możliwe? Według zegarka w pokoju ciasto powinno się piec jeszcze 15 minut. No trudno. Przywieziemy dziadkowi dżem zamiast ciasta. Pa, słodziutki dżemiku. Musimy posprzątać to szkło. Szybko. Musimy być przed korkami, żeby zdążyć na czas. Zapomniałem go przymocować, bo sprzątałem szkło. Tatuś musiał wrócić po kajak i przymocować go na dachu. W tym czasie ruch się zwiększał. Trochę to potrwa. Czołem, rodzinko. No nareszcie jesteście. Czołem! Cześć, tato. Jesteśmy nieco później niż planowaliśmy, ale chyba mamy jeszcze czas na wiosłowanie. Raczej nie. Zanim napompujemy łódkę, słońce już zajdzie. Dziś jest naprawdę pechowy dzień. Przykro nam, to wszystko nasza wina. Niechcący przestawiliśmy zegarek i zmienił się czas. Myśleliśmy, że to nic takiego. Ale chociaż to była mała rzecz, wiele innych poszło nie tak. Na przykład ciasto za długo się piekło i się spaliło. Przez to mamusia musiała przynieść dżemy, a słoiki stłukły się. A przez sprzątanie szkła po stłuczonych słoikach tatuś zapomniał przywiązać kajak. A przez wracanie po kajak utknęliśmy w korkach. Jeden mały błąd popsuł wszystko inne. I nie ma ani łódek, ani ciasta, ani dżemu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zwracajmy uwagę na małe rzeczy. Świetna rada, kotki. Małe rzeczy w życiu bywają czasem najważniejsze. Powiosłujemy innym razem. Nie martwcie się. A jeśli chodzi o przysmaki, to co powiecie na truskawki? Truskawki! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że nawet małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. Jak małe truskawki, które cieszą po ciężkim dniu. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór!
Uwaga, mówi budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko, odbiór. Mówi Crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku, odbiór. Idę. Ja też. Mówi Crackers, jestem na dworze, odbiór. Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi Pianka, jestem w Afryce, odbiór. Mówi budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym, odbiór. Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór. Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. A? Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo. Rozdarłeś gatki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotyciaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę, jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. Zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie! Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Wspaniały spektakl Milusia. Pewnego dnia Miluś zaprosił kotki i musztardkę na spektakl, który sam napisał. Przedstawiam wspaniałą sztukę. Piękne i cudowne skrzypce. To będzie prawdziwa sztuka z aktorami i rekwizytami? Ze scenografią i w ogóle? I z muzyką? Ze wszystkim i z muzyką też. I wiecie co? Sam to wszystko zagram i będę najlepszy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Mam nadzieję, że naprawdę będzie dobre, bo miałam iść na poobiednią drzemkę. Jestem księciem w dalekim księstwie i mam cudowne skrzypce, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi. Gdzie jest ten
miecz z kartonu. Oj. Mnie się te skrzypce nie podobają. Jestem nikczemnym królem i nie znoszę tej muzyki. O nie, nikczemny król chce zniszczyć moje cudowne skrzypce. Muszę schować się w lesie. Przepraszam, ciężko jest samemu to wszystko robić. Mógłbym ci pomóc z rekwizytami. Tak będzie ci dużo łatwiej grać. Ależ ten las jest straszny. Mój ogonek dostał gęsiej skórki. To jeszcze nie czas na tę muzykę. Ta scena miała być straszna, a ta muzyka psuje cały efekt. Mogłabym ci pomóc, włączając i wyłączając muzykę. Ta piękna panna śpi od setek lat. Ale ja ją obudzę muzyką moich skrzypiec. Nigdy w życiu nie słyszałam tak przejmująco pięknej muzyki. Już nie usłyszysz. Przetnę skrzypce na pół i zamilkną na zawsze. Niezły królu, powstrzymam cię. Książę, królu, nie kłóćcie się. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zaprzyjaźnimy się. Jeśli obiecasz nie tknąć moich skrzypiec, dość, nie cierpię muzyki. Poczekajcie chwilę. Naprawdę już się pogubiłem. Kto tu jest zły, a kto ten dobry? O, Rety, to miał być piękny spektakl, a jest piękna katastrofa. Jestem okropnym aktorem. Jesteś wspaniałym aktorem, tylko grasz za dużo ról naraz. Właśnie! Gdyby tak było kilku mnie, mógłbym zagrać wszystko! Nie, nie, nie! Wiem, co trzeba zrobić. Krokersie, czy mógłbyś zagrać rolę nikczemnego króla? Pewnie! Zawsze chciałem spróbować coś zagrać. Śpiące musztardko! Chciałabyś zagrać rolę śpiącej piękności? Piękności? Oczywiście! Zwłaszcza śpiącej. Ho, 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 ho. Miluś w towarzystwie kotków dali wspaniały występ, bo wszystko wychodzi lepiej z przyjaciółmi. Zabawa w chowanego. Pewnego dnia kotki postanowiły pobawić się w chowanego. Można chować się wszędzie oprócz piwnicy, dobrze? Zgoda, zaczynamy. Kto pierwszy szuka? Ja zdecydowanie nie chcę. Ja też nie. To był ciężki dzień. Tatusiu, pobaw się z nami w chowanego. Tak, pobaw się z nami. Ślicznie prosimy, tatusiu, pobaw się. Ale no dobrze, pobawię się. Ale super! Miau, 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 miau. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, chowajcie się, dzieci, bo już was szukam. Kogo my tu mamy? Znalazłem piankę. A tu chowa się budyń. Patrzcie, to krakers. Jeszcze raz. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Ha, ha.
Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Dzień dobry, babciu. Tatuś jest zbyt zmęczony, żeby się bawić. Możemy się zamienić? Wy w trójkę szukacie, a ja się schowam. Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, szukamy! Sprawdźmy za kanapą. Pewnie tam się schował. Nie. Może schował się w szafie. Go nie ma. Ma rację, tu go nie ma. Kotki szukały wszędzie, ale nigdzie nie mogły znaleźć tatusia. Może tatuś zgłodniał i schował się w lodówce. Ale tatuś by zamarzł, gdyby tak długo tam siedział. Może schował się w pralce. Mamusia właśnie robi pranie. Mamusiu, nie włączaj pralki! Bo może tatuś tam się schował? Spokojnie, moje kotki. Zapewniam was, że pralka była pusta, gdy wkładałam pranie. I co teraz? Tutaj też go nie ma. Bawimy się w chowanego, ale nie możemy znaleźć tatusia. A może tata jest w piwnicy? Przecież ustaliliśmy, że nie można się chować w piwnicy. Ale zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć, zanim zaczęliśmy. Tatusiu! Przepraszam, chyba mi się przysnęło. O, Ryty, pewnie byłeś zmęczony po całym dniu pracy. Ojej, żadne z nas o tym nie pomyślało. Rzeczywiście, zaczepiliśmy go, gdy tylko wszedł do domu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy mu powiedzieć, żeby najpierw odpoczął, a potem się z nami pobawił. Tatusiu, a może chcesz jeszcze trochę poleżeć na kanapie? W sumie już się zdrzemnąłem i teraz mogę się z wami bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia szuka! No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, mamusia zaczyna szukać. Kotki świetnie bawiły się w chowanego, bo wszyscy byli wypoczęci i w nastroju do zabawy. Klaunowanie Borysa. Pewnego dnia kotki rozmawiały o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Ja jak dorosnę, będę kapitanem statku. A ja znaną pianistką. A ja będę naukowcem. A ja chcę być klaunem. Borys, ty chcesz być klaunem? Nie jesteś zbyt zabawny. Klauni nie są zabawni w prawdziwym życiu. Dopiero stają się śmieszni, kiedy wychodzą na scenę. Ale ty nigdy nie występowałeś. Masz rację, więc zacznę od razu. Wymyślę coś śmiesznego i zaproszę was na mój występ. Wszyscy będą się śmiać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale w domu kotki zaczęły się jednak martwić o Borysa. A co, jeśli jego występ nie będzie śmieszny? Będzie mu przykro, jeśli nikt się nie zaśmieje. Wymkniemy się i będziemy wszystkich łaskotać po łapkach. To się nie uda. Kiedy coś jest śmieszne, śmiejemy się wszyscy naraz. No to możemy włączyć nagranie podczas występu. Raczej dziwnie będzie słyszeć śmiech, kiedy nikt z nas nie będzie się śmiał. A może pomożecie Borysowi coś wymyślić? Przyjaciele powinni sobie pomagać. I kotki poszły pomóc Borysowi w występie. O, dziękuję, że przyszliście. Kostium jest prawie gotowy, ale nadal nie wiem, co zaprezentować. Możemy ci pomóc. Wszyscy się śmieją, na przykład, gdy ktoś się przewróci. Popatrz na to.
Wrzucisz skórkę od banana, wejdziesz na nią i upadniesz. No spróbuj, dasz radę. Bycie klaunem to raczej nie jest zajęcie dla ciebie. Wszyscy się śmieją, gdy słyszą śmieszną piosenkę. Zaśpiewaj coś takiego. La la la, la la la. Śmieszne piosenki mają śmieszne słowa. Ale ja nie znam żadnej śmiesznej piosenki. Haha, mam coś lepszego. To pewniak, ciasto na twarzy. Musisz tylko spokojnie stać, ja zrobię resztę. Gotowy? Nie. Zmarnowałeś naprawdę pyszne ciasto. Tak, widzę i to nawet wcale nie było śmieszne. To moja wina, nie jestem zabawny. Nigdy nie zostanę klaunem. Borys, jesteś zabawny, to było świetne. Jestem? A wcale nie próbowałem, to samo jakoś się tak stało. Wiesz co, masz jednak naturalny talent do bycia klaunem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki wymyśliły więc występ, który pokazał naturalny talent Borysa. Właśnie kotki przekonały się, że talent nie zawsze jest od razu widoczny. Czasem bywa odkryty zupełnie przypadkowo. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O, Rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale miasta! Krakers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie? Wcale nie, jest spoko. Naprawdę? No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom.
Ha, ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Krakers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy. Tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Zimowe zabawy z tatusiem. Pewnego dnia tatuś postanowił zabrać kotki do parku na zimowe zabawy na śniegu. To będzie super fajna zabawa! Rety, słuchajcie, możemy robić co chcemy! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Kotki, dwie sprawy. Macie mnie słuchać i musimy wrócić do domu na obiad. Było tyle górek, że nie wiedzieli, którą wybrać. Ja chcę zjeżdżać z tej górki. A ja chcę iść na tą. Nie, na tą, tam. Pamiętajcie, że mamy tylko kilka godzin. Musimy się pośpieszyć. Czas szybko leci przy dobrej zabawie. Kotki, żadnych drzemek w śniegu. Dobrze, czas wracać do domu. Ale nawet nie zdążyliśmy zjechać z tej największej górki. Ale ekstra! No dobrze, mamy czas na jeden zjazd. Żeby znaleźć się na czubku wielkiej góry, tatuś i kotki musiały na nią wjechać wyciągiem. O, Rety! Ale super! Krakersie, zawiąż szalik, tu jest dość wiecznie. Ale mnie jest gorąco i tutaj w ogóle nie wieje. To by się nie stało, gdybyś mnie posłuchał. Teraz trzeba ratować twój szalik. Pośpieszmy się. Tak się zastanawiam. Gdybym teraz wpadł w zaspę, to zmieniłbym się w kulę śniegu? To byłoby śmieszne. Ciekawe, jak daleko można stąd dojechać. O tak! Pamiętajcie, że nie mamy już dużo czasu. To było super! Teraz musimy uratować szalik Krakersa. O! Nie trząśćcie nim, bo cali będziecie w śniegu!
Przecież wam mówiłem. Już czas wracać do domu, tak? A? Co jest? Ale kotki chciały zjechać jeszcze raz. Obiecujecie wszyscy, że to ostatni raz? Tak, tatusiu! Chwilę potem zaczął padać śnieg. Ciekawe, która zaspa, to nasze auto. Musimy się stąd wydostać. To jest zielone, to nie jest nasze. To jest niebieskie, nie nasze. Czerwone! Słuchajcie, chyba znalazłem nasze auto. Dzięki za odkopanie mi auta spod śniegu. Pa, pa! O nie, jestem zmęczony, zmarznięty i głodny. Ja też, Budyniu. Teraz już wiemy, że trzeba było jednak słuchać tatusia. Cieszę się, że już to rozumiecie. Ale teraz, kotki, musimy odnaleźć nasze auto. Tatusiu, mam świetny pomysł. Wciśnij przycisk przy kluczach. Powinienem był już dawno na to wpaść. Ale super! Miau, 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 miau! Odkopmy nasze auto spod śniegu i wracajmy. Mamusia na nas czeka. Słuchając tatusia i pracując razem, kotkom udało się wrócić do domu na obiad. Były szczęśliwe i radosne po poranku na śniegu. U tatusia w pracy. Pewnego dnia tatuś wrócił z pracy bardzo zmęczony. Tatuś wrócił! Tatusiu, pobawimy się w berka? Berek! Co się dzieje? Przykro mi, kotki, ale miałem ciężki dzień i jestem zmęczony. Pracujesz w fabryce cukierków. Co w tym ciężkiego? Właśnie, to najlepsza praca na świecie. W biurze masz pewnie czekoladową rzekę. To wcale tak nie wygląda. Wiecie co? Zabiorę was jutro na wycieczkę po mojej fabryce. Sami zobaczycie. Pójdziemy z tatusiem do pracy! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Następnego ranka tatuś zabrał kotki do fabryki i pokazał im swoje biuro. Super! Wymyślanie nowych słodyczy to pewnie wspaniała zabawa. Myślicie, kotki, że to taka prosta sprawa? No jasne, choćby eklerki z miodem. Już takie mamy. A to może jagodowe pączki? Też już mamy. A ciastka w kształcie auta z czekoladowymi kołami i piankowymi kotkami w środku? Pycha. Też już mamy. No, ale tam, gdzie produkuje się słodycze, na pewno jest superaśnie. Tak? Sami zobaczcie. Mamy wiele oddziałów produkcyjnych, gdzie przygotowujemy różne ciasta i ciastka. Ojej, ale fajnie! Chodźmy już tam, tatusiu! Tutaj składniki takie jak jajka, cukier i mąka są mieszane jako baza pod przyszłe słodkości. Co z tego wyjdzie, zależy jak wymieszamy bazę właśnie tutaj. Można mieszać, aż będzie kruche, chrupkie albo gumiaste. Krokersie, przestań! Słuchajcie, to drogi i specjalistyczny sprzęt. Pytajcie o zgodę, nim coś dotkniecie. Przepraszam, tatusiu. Myślałam, że jest łatwiejsze w obsłudze. Oto główna linia produkcyjna. Tutaj surowe ciasto umieszczamy na taśmie, na górę dajemy krem, a na końcu owoce. Tak powstają tartaletki. Możecie położyć tu kilka babeczek, tylko ostrożnie, proszę. Rety, moja czapka! Tylko nie to! Trzeba zatrzymać linię produkcyjną! O!
Tatuś musiał zatrzymać linię produkcyjną. Wypełniona kremem czapka. To całkiem nowe ciastko. Raczej już jej nie założę. Raczej nie, ale jest pyszna. Dzwonili z supermarketu, żeby potwierdzić dzisiejszą dostawę. Co się dzieje? Dlaczego linia stoi? No bo mamy taki maleńki problem. Nie zdążymy z zamówieniem? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy wam pomóc? Na pewno jest do zrobienia coś naprawdę prostego. Kotki opieczętowały wszystkie pudełka do wysyłki. Niebawem słodkości były gotowe do wywózki. Jak zawsze punktualnie dziękujemy za te wspaniałe przysmaki. Ależ nie ma sprawy. Dziś wyjątkowo miałem niewielką pomoc w pracy. Krakersie, pianko, budyniu, dziękuję. Dobra robota, kotki. Musimy teraz wracać do fabryki, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Teraz kotki wiedzą, że robienie ciastek nie jest wcale tak proste, jak sądziły. Co sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Na mnie już czas. Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Hmm? Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. O! Mamusiu! Mamusiu! O! Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham? Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie, proszę, telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Crackers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas? Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku. Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spodki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem
do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku. I do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki. Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. I jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau. Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć, Dartku! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc! Co dwie głowy to nie jedna, a razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery! Pomożemy! Miau, 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 miau! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację! A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. O! Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć. Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Orety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku. Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, Eureka! Tak, przerwa! Chyba mam nowy wynalazek! Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. Orety, super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze. Genialne!
Miau, 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 miau! Dzięki przyjaciołom kotociakom Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i Pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce. Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem Pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O, musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. To może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie, daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Krakers zaoferował Budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwite? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? To może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda! Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Krakers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Krakers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farbę na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość. Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, Pianko? Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, Krakersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, Krakersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności!
wiadomości! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi. Ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. Orety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Nauka latania. Pewnego dnia tatuś przyniósł zabawkę sterowaną pilotem. Tatusiu, co to jest? To właśnie jest dron. Jest jak mały helikopter z czterema śmigłami zamiast jednego. Sterujesz nim jak autkiem na pilota? Wspaniale! Mogę też spróbować? Ja pierwszy, daj mi pilota! Ja też chcę spróbować! Koteczki, przykro mi, ale to jest zabawka tylko dla dorosłych kotów. Jak wasz tatuś? O!
To nie jest takie proste. Lepiej to robić na zewnątrz. Zaraz wyjdziemy i razem spróbujemy. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Tylko trochę później. Teraz muszę coś dokończyć. Możecie patrzeć na drona ile chcecie, ale ostrożnie, nie próbujcie go uruchamiać. Zabawki są dla dzieci, prawda? A nie dla dorosłych. No właśnie! I na pewno uda nam się uruchomić drona bez pomocy tatusia. Jesteśmy ekspertami od zabawek, prawda? Ale zróbmy to na zewnątrz, tam jest więcej przestrzeni. Cześć wam! Patrzcie, co przynieśliśmy. Rety jest naprawdę ekstra. Mój wujek ma takiego drona. A potraficie nim latać? Oczywiście, to nie jest trudne. Lądaj, krakersie! Staram się! Kiepska sprawa, utknął na dobre. I co powiemy tatusiowi? Możemy mu powiedzieć tylko jedno. Po prostu powiemy mu prawdę. Tatusiu? A, gotowi na pierwszą lekcję latania? Dajcie mi pilota. Pójdziemy na dwór odbyć nasz pierwszy lot. Przepraszamy, tatusiu. Myśleliśmy, że sami damy radę i wzięliśmy drona na dwór. Chcieliśmy nim polatać, ale nie umieliśmy nim sterować. Aż w końcu utknął w kominie. A? W kominie na naszym dachu? O, moje kotki, nie bez powodu zabroniłem wam ruszać drona. Mogliście go zepsuć albo co gorsza kogoś zranić. To prawda. W ogóle o tym nie pomyśleliśmy. Już nigdy nie tknę niczego bez pozwolenia. Obiecuję. Cieszę się, że to słyszę. Dron na nasze szczęście jest cały. Mieliście dużo szczęścia. Hurra! Wiem, że pilot jest zepsuty, dlatego nie mogliśmy nim sterować. Nie, pilot jest w porządku. Latanie takim dronem jest dość skomplikowane. Dlatego mówiłem wam, że to dla dorosłych. Tatusiu, jesteś asem przez tworzy. My nigdy nie będziemy tak umieli. Ależ będziemy, tylko gdy staniemy się dorośli jak tatuś. Pewnie dużo wcześniej. Musicie się tylko nauczyć, ale nigdy bez tatusia, który nauczy i przypilnuje. Ale super! Miau, 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 miau! I tak kotki dowiedziały się, że niektóre zabawki są skomplikowane i że można się nimi bawić tylko, gdy dorosły jest w pobliżu. Kotki na czas. Pewnego dnia Kraker z Budyń, Pianka i Musztardka bawili się na podwórku. Chcę zagrać przedstawienie Kopciuszek na urodziny mamy. Oczywiście ja będę Kopciuszkiem. Chcecie zagrać inne role? Mogę zagrać księcia, a Budyń zagra króla. Pianka może być dobrą wróżką, a Musztardka będzie złą macochą. Pewnie mogę ją zagrać. Musimy mieć jakieś miejsce do prób. Nie ma sprawy, zrobimy próby w domku na drzewie. Ale super! Miau, 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 miau! Nie zostało wiele czasu, aby przygotować sztukę dla mamy babeczki, więc kotki ciężko pracowały nad swoimi kostiumami. Tak jak się umówili, przyszli do domku na drzewie, żeby zacząć próbę. A gdzie jest babeczka? Wstałam o świcie, żeby tu przyjść. Thank you.
Przepraszam, wyłączyłam budzik i nieco zaspałam. Jestem gotowa. O, proszę, akurat pora na obiad. Idę do domu. Zrobimy próbę bez złej macochy. Ale ja pamiętam tylko pierwszą część sztuki właśnie z macochą, więc jutro zaczniemy od nowa. Rankiem babeczka znów się spóźniła. Po prostu nie umiem wstać na czas, a zaraz mam jeszcze lekcję tańca. W takim razie przyspieszmy próby. Kapciuszku, musisz upiec sukienkę, wyszorować groch i przyszyć guziki do paleniska. Co? Chyba coś pomieszałaś. No, zapraszam na królewski bal. Czy ktoś tu zamawiał szklane pantofle? To później. Musicie nauczyć się swoich ról. Zrobimy próbę jutro, dobrze? Muszę iść na lekcję tańca. Pa! Następnego dnia babeczka znów się spóźniła. A została im ostatnia próba przed urodzinami mamy. Racz umieścić swoją stopę w tym buciku. Nie, pantofelek jest na końcu. Jak mamy wystąpić, skoro nikt z was nie zna roli? To ty się ciągle spóźniałaś. Nie próbowaliśmy naszych ról, bo czekaliśmy na ciebie. Ach, tak, masz rację. Niestety nie umiemy wstawać na czas. Może wcale nie kładź się spać. Wtedy babeczka po prostu uśnie na scenie. Może powinnaś mieć największy budzik na świecie, taki super wielki. A niby skąd wziąć taki wielki budzik? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Babeczka musi stawiać budzik daleko od łóżka. Wtedy go nie wyłączy. Zanim babeczka dotrze do budzika, już będzie całkiem rozbudzona. Dobry pomysł, tak właśnie zrobię. Następnego ranka kotki były zaskoczone. Dzień dobry wszystkim, czekam na was i na próbę. Tego dnia wszyscy mieli szansę zapamiętać i przećwiczyć swoje role. Moja pani, nie odjeżdżaj jeszcze. Obawiam się, że muszę, ale może jeszcze się spotkamy. Obiecuję się nie spóźnić. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję wam bardzo, byliście niesamowici. Ale moja babeczka to taki śpioch. Jak wam się udało to wszystko przygotować? Dzięki kotociakom już nie jestem śpiochem. Nauczyli mnie, jak wstawać na czas. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamę babeczki zachwyciła niespodzianka, a babeczka już nigdy się nie spóźniła.